roztropne, rozważne, nie mogą szkodzić naszej ojczyźnie. Natomiast te słowa, które wczoraj wybrzmiały. One nie ulotniły się w powietrzu. Natomiast przed zakończeniem kolejnej rozmowy czy następnych rozmów nie powinienem się w ten sposób wypowiadać. Natomiast proszę zrozumieć, bardzo ważnym sukcesem jest to, że ta rozmowa się odbyła. Czyli pan zagroził tak naprawdę odejściem po to, żeby doprowadzić do rozmowy z prezesem Nie zagrażam, Kaczyńskim. Natomiast proszę zrozumieć, fakt rozmowy z prezesem Jarosławem Kaczyńskim jest w tej chwili bardzo istotny. Była to pierwsza rozmowa, odbędą się kolejne i przedwcześnie nie mogę osądzać poglądów czy pytań, odpowiadać na pytania pani redaktor, pani czy tutaj pana redaktora. Ale o co pan teraz walczy, panie pośle? Bo my próbujemy zrozumieć, o co teraz pan, czy to pana satysfakcjonuje, że część posłów odwieszono, że na przykład pan prezes złoży deklarację, że na razie nie odpala drugiej piątki? To znaczy osoby, które zostały przywrócone z zawieszenia, ustabilizowały swoją sytuację polityczną w klubie. Powróciły, to jest fakt. I to jest efekt dnia wczorajszego. Jest to namacalny dowód dnia wczorajszego. Ja też może dodam dwa słowa tutaj do tego, co mówi poseł. Wspólnie